Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sorry, że nie nagrywałem 2 dni, ale miałem taki zapierdziel w pracy, że teraz dopiero wszedłem do domu. O 9 rano byłem w pracy, a przedwczoraj byłem do 22, a wczoraj też byłem do 19, więc nie miałem nawet kiedy. I króciutki, szybciutki raport z tego, co się dzieje w The Hobbit Armies of the Third Age, bo ta gra mnie troszkę wciągnęła. Słyszymy wyjce jakieś niestworzone. Właśnie się logowałem po całym dniu. Tutaj coś mi się... Zaraz zagramy, bo codziennie można sobie zagrać z Gollumem w Riddle i dostajemy jakiś bonus. Zobaczmy. O, 10 tysięcy. Bardzo fajnie. Już następny raz trzeba płacić Mithrilem, więc podziękujemy. Enemies have tried to loot your city. You can relocate now. Dwóch mnie zaatakowało. 8 i 12 poziom. Ja zostawiłem swoje ponad 1500 armii i zabrejdowałem, zaraz wam pokażę, zaraz zobaczymy, co tutaj oni zrobili nam. Jak widzicie, tutaj porozstawiałem, już tutaj rozbudowałem na maksa wszystko w tej chwili, w sensie, że postawiłem najwięcej, ile można w tej chwili, ile mi pozwala keep, czyli twierdza moja, postawiłem maksymalność ilość farm, kopalni, złota i tak dalej, baraków i domów. Tutaj jak widzimy, build jest wszystko na maksa, tylko teraz już podnoszę ten syndrom upgrade, robię, podnoszę poziomy powoli. No i tu zabezpieczyłem się z każdej strony, bo jak ja sam zacząłem atakować innych graczy, którzy pozostawiali swoje królestwa po prostu w nieładzie, to zauważyłem, że można atakować inne zamki, inne jakby wioski, miasta z tej strony lub od dołu. Dlatego tak rozstawiłem moje wieże, żeby z każdej strony było zabezpieczenie. Tutaj postawiłem najwięcej. No i zostawiłem swoje armie, zobaczmy, czy jakieś przeżyły. O cholera, nie przeżyły. Zostawiłem 1600 wojska tutaj, ale niestety już go nie mam. Więc widzicie, jak trochę człowiek nie przypilnuje gry, no to już jest atakowany, bo ja atakując innego gracza automatycznie pozbyłem się ochrony. No ale to się bardzo, bardzo opłaca. Jest szczególnie... Zaraz wam pokażę coś. Zobaczmy, a tu jest jakiś ten, dobra, i tu jest jakiś ten bonus, jeszcze ciągle jakieś misje wykonuje i raporty, tak? Defeat, mimo dwóch zaatakowało, no niestety przegrałem. Zobaczmy. Ale oni też, ale też koleś dostał troszkę w tyłek, no ja niestety dostałem mocniej i zabrał mi raptem tylko 23 tysiące złota. Dlaczego tak mało, pomimo tego, że mam tyle surowców? Ponieważ na noc nastawiłem, żeby zbudowała się Vault, czyli ta, czyli jest, jak to było po polsku, nie pamiętam, no taka, jak powiedzmy sobie, takie pomieszczenie, w którym się chowa surowce, krypta taka, można powiedzieć, i ona w tej chwili 200 tysięcy surowców przy atakach mi chowa, a wiem, że wykorzystałem ostatnio wszystko na maksa, tylko zostawiłem sobie chyba 20 tysięcy złota, więc jak oni mnie atakowali kilkanaście godzin temu, wszystko praktycznie ukryło mi się i nie straciłem surowców, więc im atak się nie opłacił za bardzo, bo stracili sporo wojska drogocennego. No ja straciłem swoich żołnierzy, może niepotrzebnych, zostawiałem w City Defense, bo jeżeli zostawimy ich u jakiegoś Herosa, przepraszam, to oni nie biorą udziału w obronie miasta i te jednostki nam przeżywają. Tutaj nam mi wcięło wszystkich, a miałem chyba 1600 wojska. Szkoda, bo to akurat zrobiłem źle. Zobaczmy, bo trzeba naprawdę mieć już kilkanaście tysięcy i wtedy można sobie je zostawiać w obronie miasta. Zobaczmy sobie jeszcze drugi atak. Tutaj był następny atak na mnie. No i koleś stracił dużo łuczników, bo to chyba tak, elfy mnie zaatakowały. No i tylko 26 mu przeżyło i zabrał tylko mi 3800 zł, więc zupełnie mu się nie opłacało. I takie coś na pewno już zniechęca do następnych ataków. Jeżeli mamy postawioną obronę, jeszcze ja te wieże zaraz spróbuję zupgrade'ować, żeby jeszcze bardziej było ciężko na tutaj cokolwiek mi ukraść, czy w jakikolwiek sposób nas zaatakować. Bo jeżeli duże straty przeciwnik ponosi, a mało na tym zyskuje surowców, to po prostu nie będzie tego robił następnym razem. Zobaczmy sobie na chwilę jeszcze region. I widzimy, to jest moje miasto, poziom 5, chociaż ja mam 10. Tu obok jeszcze koleś w ogóle nikogo nie zaatakował i ma ciągle tą osłonę. Pakiet taki ochronny, który go chroni przed atakami, ale ja sobie atakuję te miasta, sobie atakuję te, bo to są pozostawiane miasta przez graczy. Te to nie, bo to podejrzewam, jest jakaś niezła obrona. Jedynki, dwójki atakuję,
O, ty trójka. I wtedy naprawdę, o dwójkę, spróbujmy jeszcze zaatakować, a nie, mam czym, cholera, bym wam pokazał. Bo naprawdę bardzo się opłaca, jeżeli trafimy w moment, że nikt inny z graczy nie zaatakował na przykład tej dwójki, ona sobie cała, bo to miasto dalej produkuje surowce opuszczone przez gracza. I na przykład można takie miasto zaatakować, ponieść zero strat tak naprawdę, bo tam jest zawsze tylko jedna wieża obronna, którą się bez problemu rozwala, a my ponosimy może jednego, tracimy żołnierza albo zero, a możemy zyskać na przykład po 30 tysięcy każdego z surowców. I to naprawdę o wiele bardziej się opłaca niż tutaj walka z tymi goblinami, które chronią tych różnych tutaj pól dookoła. Kto gra, to wie, na przykład czwarty to jest bardzo ciężko, czwarty poziom, na przykład górki zdobyć, to jest już naprawdę ciężko na razie. A natomiast tutaj to jest łatwizna, goblizna, łatwizna, jak to się mówi, i wtedy zyskujemy dużo surowców. Oczywiście możemy trafić, ale to też jest blisko naszego miasta, więc nasz hero zwraca w ciągu minuty i znów możemy ponowić atak. Czym dalej atakujemy, tym dłużej nasze wojska wracają i musimy odczekać więcej minut, zanim znów będziemy mogli je wysłać do następnej lokacji. Tak to wygląda i naprawdę opłaca się atakować właśnie takie pozostawione miasta, bo o wiele wtedy szybciej się rozwijamy. Szczególnie jeżeli ktoś siedzi długo w tej grze. No ja nie miałem akurat czasu, ale to i tak małe straty poniosłem, bo myślałem, że będzie gorzej. No te wojska. Więc zaraz sobie szybko jeszcze spróbujemy wyprodukować. To jest takie mięso armatnie, ale mam już też podnosimy poziom naszych wojsk, każdej jednostki. I ona staje się coraz bardziej mocna. Tych mało używam dzików, bo jeszcze tu nie ogarnąłem do końca taktyki. Ja na razie mam jednego dobrego Hirosa, zaraz wam pokażę. Tego tutaj Balina, jak go nazywałem, poziom czwarty. Jemu ciągle też, jak nasz Hiros się rozwija, to ciągle mu zwiększa się też pojemność wojsk, jakie mu może dowodzić. No i tutaj mu rosną statystyki do jego hit pointów, do jego życia, no i też do atak speed i atak range. Ja jego wybrałem, bo on miał atak range fajny, a ja też często szkole wojska właśnie tych axe throwers krasnoludzkich miotaczy toporami, bo one są bardzo, bardzo mocne, 35 damage'u robią. Znaczy mocne nie są, ale one zawsze są z tyłu za tymi naszymi krasnoludami i żołnierzami, więc są bezpieczne, dopóki krasnoludy żyją. A zobaczcie, krasnoludy tylko robią 15 damage, a te wojska 35. Już mogę robić dwarf nobles, takich lepszych, mocniejszych żołnierzy krasnoludzkich, tylko one są dosyć drogie w produkcji. Zobaczmy max. I długo bardzo się robią, 7 godzin, 300 jednostek, więc na razie moje baraki są za mało rozwinięte, bo czym większy poziom baraków, tych tutaj wszystkich trzech, tym szybciej wojska nam się produkują. I dlatego warto też podnosić baraki, żeby szybciej produkować wojska. Też tu widziałem gdzieś. A jeżeli chcemy w ogóle wszystkie budynki, żeby się tam szybciej się upgrade'owały do wyższych poziomów, to wchodzimy do research i tutaj mamy combat architecture. I architecture za każdy poziom, jak widzimy, nam podnosi construction speed, czyli szybkość konstruowania nowych budynków czy podnoszenia ich poziomów. I wiadomo, tutaj już potem są powiązania, że żeby zrobić architecture na level 3, to musimy wynająć masonę, trochę takiej cywilizacji tu mamy, prawda? Jak ktoś gra w cywilizacji, to wie. Czyli taka nauka, research, to musimy masonry pociągnąć na poziom czwarty. Ja go mam aktualnie na poziomie trzecim. A tutaj natomiast quarry, musimy mieć jakąś kopalnię kamienia na poziomie czwartym i akademię, żeby móc wynaleźć masonry na level 4. Wszystko to jest powiązane, jeżeli chodzi o research. I na przykład teraz muszę na początku znaleźć jakąś tu sobie kopalnię i na przykład tą podciągnąć na level 4. Wtedy będę mógł wynaleźć lepsze masonry. I to zajmie mi godzinę. Dobra, zróbmy to. Tylko 7200 drzewa, a mam tego sporo. Sobie tutaj nastawiam sobie, może zobaczymy jeszcze jakiś research. Tego nie mogę. Lumbermill nawet na trzecim poziomie nie mam. Tego nie mogę i tego nie mogę. A w kombacie, żeby coś tam się robiło, prawda? Smelting, wszystko jeszcze na razie mam na czerwono. To będę mógł. Siege Weapons, a to jest słabe. Healing sobie zrobimy. 3 godziny aż, kurczę. To może nie. Za długo. Fortification. Też nie możemy. Woodcraft musimy na trzeci poziom. Wszystko jest powiązane. O, Fortification na siódmy. Barricades. O, to już zaawansowana opcja. Dobra, na razie odejmiemy sobie research i zobaczymy. Jeszcze tak, to jest train do jednostek, wiadomo. A upgrade to jest właśnie ikonka do upgrade'owania naszych wojsk. Równocześnie możemy trenować, możemy szkolić nowe jednostki i je też je upgrade'ować. To jest spoko, nie musimy jakby czekać. Ale tu mamy na czwartym poziomie, tych też mamy na czwartym, to już potem dalej kosztuje mocno na piąty poziom. Tych mamy na czwartym i te tam mam na trzecim. I możemy Heavy Axle Thrower, super. To myślę, że będą bardzo dobre jednostki.
Ale musimy wpierw je, widzę, tutaj upgrade'ować do poziomu pierwszego, żeby je w ogóle móc je szkolić. Nie, dobra, źle mówię. Upgrade'ujemy to tylko 15 minut. Come on. Jak to inny? O co tu chodzi? No dobra, dobra. Jaki inny upgrade jest niby w progres? Jakiś błąd gry. Nie, dobra, teraz się włączyło. Szkolimy naszych, to tam plus 4 będziemy mieli hit pointów i plus 8 do damage'u. To są już ciężkie jednostki dystansowe, rangersi tacy właśnie. Patrzcie, 75 damage, a tamci mieli 35 tylko. Więc o wiele mocniejsze jednostki. Zaraz sobie spróbuję wyprodukować, zobaczymy ile nam czasu zajmie. A, bo to już tutaj też do nich dotrzeć trzeba było innych parę rzeczy podciągnąć. Też strasznie długo. Bicie, no trzeba mieć te baraki na wysokich poziomach. Te koszary rozbudowane. Dobra, na razie zrobimy sobie. Bo to jest szybciutko. Patrzcie, 1000 możemy zrobić, 600 zwykłych takich krasnoludzkich wojowników na leverze 4. I to zajmuje tylko godzinkę. Więc te już baraki naprawdę ładnie to ogarniają. Zrobimy sobie 1000. Nie, zrobimy sobie 500. Żeby atakować te miasto opuszczone, bo teraz nie mamy czym. 24 minuty. I potem sobie dorobię jeszcze na przykład 1000 Axel Throwers, tak? Czy tam 835. I wsadzę sobie to do armii, tutaj do tego mojego Hirosa i nim będę atakował pobliskie miasta, żeby zdobywać surowce. Nazbierało mi się, to muszę je wykorzystać. Nie ma co je zostawiać, bo mi ktoś zaatakuje i to moja krypta mi nie pomieści, nie ukryje mi wszystkich. Więc tak w tej chwili się prezentuje mój stan tej gry. Bardzo, myślę, gry przyjemnej, takie trochę jak właśnie Royo gra w Command & Conquer, Tiberian Alliance, a to jest właśnie bardziej w klimatach fantasy, nie science fiction, taki odpowiednik właśnie tamtej gry. I myślę, że bardzo ciekawe. Jedyne, co denerwuje mnie w tej grze, to jeżeli kliknę na region i zaatakuję jakieś miasto czy jakieś pole, to gra mi tego nie odnotowuje. I nie wiem, czy już potem na przykład zaatakowałem te miasto, czy jeszcze nie. Czy mogę się tego dowiedzieć, to jest upierdliwe. Bo powinna być jakaś informacja po ataku, jak tutaj klikamy, że atakowałeś je, nie wiem, o tej godzinie. Wtedy wiem, że już nie będę... A tak to muszę wchodzić do inbox i muszę sprawdzać moje raporty. I tutaj na przykład patrzeć, aha, 6, 7, 7, 1, atakowałem je o tej godzinie. Czyli niedawno, czy już też było zaatakowane miasto, bo widzę tutaj w raportach po tych współrzędnych odczytuję. To powinni twórcy zmienić jak najszybciej, żeby tu była jakaś informacja dla gracza, który atakuje w okoliczne miasta, że on już się zaatakował. No mam nadzieję, że to upgrade'ują niedługo. A tak, to bardzo przyjemna gra, bardzo fajna. To był taki krótki raport z mojego stanu gry. Dzięki za uwagę, coś jeszcze dzisiaj spróbuję wam nagrać. Teraz szybko coś rzucam, żeby nie było, że nic na moim kanale się nie dzieje. Do zobaczyska, tutaj będę do tej gry wracał, jak będę ją rozwijał, moją osadę krasnoludzką, to będę na pewno wam progres czasami w takich krótkich dziennikach przedstawiał. Do zobaczyska w następnej części. Pa, pa!